Mówimy na temat uwolnienia. Niech żyje wolność. Amen. Cieszę się, że wróciliście na sesję drugą. To znaczy, że kaznodzieja was nie zanudzał. A tak a propos zapytam, może musieliście przyjść? Kazali wam? Tak? A, jak wielu kiwa. Tak, kazali nam. Aha. No to fajnie, żeście mnie zachęcili. Ilu przyszło z radością, żeby słuchać drugiej sesji? No, paru nie podniosło rękę, wybaczamy wam, bo Królestwo Boże polega na przebaczaniu sobie nawzajem. Ale mimo wszystko, czy mnie lubicie, czy nie, będziecie mnie musieli słuchać. Bo ja tę sesję będę prowadził. A później, po jutrzejszym nabożeństwie porannym, pojadę i już nie będziecie mnie musieli słuchać. Chcecie? A, to fajnie, dziękuję, dziękuję bardzo. Drugą sesję zatytułowałem Pozwól Jezusowi, by cię uwolnił. Według wskazówki, jaką otrzymałem od organizatorów, sesje poranne mają być poświęcone nauczaniu na temat uwolnienia. Wierzę z całego serca, że Pan Jezus Chrystus uwalnia z wszelkich związań, z wszelkiego opętania, z wszelkich różnych demonicznych wpływów. Ale z drugiej strony nie jestem zwolennikiem chaosu i fanatyzmu w demonologii i uwalniania z demonów. Musi być równowaga. I chciałbym, abyśmy na tej sesji przyjrzeli się działaniu Jezusa, abyśmy też zaciągnęli różnych definicji i takich określeń dotyczących uwolnienia i abyśmy przygotowali się na następną sesję po długiej przerwie, po której staniemy do modlitwy i o wszystkich, którzy będą pragnęli, będą chcieli, będziemy się modlić, aby przyszło uwolnienie. Kiedyś, parę lat temu, znalazłem się w programie telewizyjnym TVN-u na temat opętań. Ktoś tam zwrócił uwagę redaktorom, że to najlepiej jakby ewangeliści, którzy jeżdżą, usługują na ewangelizacjach, zajęli się tym tematem, bo był zaproszony na takiego programu, a nie czuł się kompetentnym. Wskazał na mnie, zadzwonili i pojechaliśmy. Pojechałem wtedy z młodym pastorem, już dzisiaj nie takim młodym, ale wtedy był bardzo młody, z Włodzisławia Śląskiego, z Arkiem. Pojechaliśmy razem do Krakowa, do programu telewizyjnego. I tam była rozmowa na temat opętań, była dyskusja, były różne uwagi, były różne świadectwa, były różne nagrania puszczane z uwalniania od demonów ludzi, były różne opinie duchownych, psychologów, ludzi nauki, zwykłych ludzi, cała dyskusja. I po tym programie podszedł do mnie jeden lekarz, doktor, psycholog, psychiatra. I mówił, że bardzo podziela nasz chrześcijański punkt widzenia. Bo mówi tak. Kiedy mam do czynienia z ludźmi chorymi psychicznie, to kiedy dostają dawki medykamentów, natychmiast się wyciszają i choroba gaśnie, jeśli ma źródło psychiczne. Ale mówi, mam pacjentów, na których żaden psychotrop nie działa. Jak szaleli, tak szaleją dalej. I zastanawiałem się, ten lekarz mówi, co to jest? Co to za duchowa siła jest w tych ludziach, że najsilniejsze leki nawet nie są w stanie ich poskromić? I to jest diabeł. To jest duchowe zniewolenie. To jest duchowa moc, która powoduje, że człowiek jest opętany. Ogólnie mówiąc, są cztery podstawowe źródła zniewolenia. Ja bardzo prosto chcę wam to przekazać, bo nie chciałbym tutaj wchodzić w jakieś filozoficzne czy psychologiczne określenia. Są nimi grzech, a więc
grzech jest źródłem, który powoduje, że człowiek może zostać opętany, zniewolony. Po drugie, pożądliwość cielesna człowieka. Pożądliwość może doprowadzić do zniewolenia, do opętania. Posługiwaliśmy ludziom, którzy byli opętani, byli maniakami pożądliwości, chociażby seksualnej, którzy popadali w jakieś dziwne schorzenia z tym tematem związane, aż do opętania, nie mogli nad tym zapanować. Po trzecie, świat ze swoimi pokusami i filozofią antychrześcijańską, to też jest źródło, które może doprowadzić do opętania człowieka, oraz szatan, diabeł. Musimy być świadomi, że jest duchowa zła moc i jest Boży przeciwnik, diabeł, szatan, któremu zależy na tym, by człowieka nękać, by go związać, by panować nad jego życiem. Nas interesuje to ostatnie źródło. Dlatego, że chcemy dzisiaj powiedzieć diabłu nie w imieniu Jezusa. Chcemy powiedzieć jego mocą, jego sile nie w imieniu Jezusa. A więc musimy nad tym się troszkę zastanowić, dlatego że on najbardziej w sposób nierafinowany może manipulować naszą wolnością, wykorzystując ludzką łatwowierność, naturalną zmysłowość i różnego rodzaju ideologie, którymi uderza w życie człowieka. Na stronach Ewangelii wielokrotnie znajdujemy wzmianki o uwolnieniu przez Jezusa. To nie jest temat obcy chrześcijaństwu. Pan Jezus uwalniał ludzi ze związań, z opętania przez złe duchy. W Ewangelii świętego Mateusza czytamy o działalności Jezusa w Galilei i czytamy tak. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. Jeśli mówimy, że Pan Jezus jest ten sam, choć umarł, ale zmartwychwstał. Jest ten sam, który był kiedyś, Biblia nas poucza na ten temat. W liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, wierszu 8 czytamy, Pan Jezus wczoraj, dziś i na wieki ten sam. To mamy prawo uwierzyć, że ten sam Jezus, którego głosimy dzisiaj, ma moc uwalniać, wyzwalać z opętania człowieka dzisiaj. Ale nie możemy popaść w skrajność i nie możemy dojść do takich wniosków, że każdy problem człowieka to jest opętanie. Nie każdy problem alkoholowy jest opętaniem demonicznym. Jest to także pewnego rodzaju choroba, z której potrzebujemy uzdrowienia. Ale są opętania, które powodują, że człowiek staje się agresywny, przestaje panować nad sobą. Uważam, że to jest diabelskie, że to jest moc ciemności, kiedy potrafi człowiek zabijać drugiego człowieka. Kiedy traci kontrolę nad sobą, panowanie nad sobą, jakaś siła go nachodzi i nagle, nie kontrolując siebie, dokonuje strasznych zbrodni, tak jak czytaliście. Czy oglądaliście w ostatnich dniach w Gliwicach, dziadek zabija swojego wnuka, nie panując nad swoimi emocjami. Diabeł przyszedł, aby kraść, niszczyć i wytracać i warto się z tym zmierzyć i warto położyć na to nacisk, aby także modlić się o ludzi, którzy mają z tym problem, by byli wyzwoleni. Ewangeliści oraz apostołowie pierwotnego Kościoła wszelki wyraźny wpływ złego ducha na człowieku nazwali opętaniem. W teologii współczesnej odróżnia się opętanie od zniewoleń duchowych. A więc chcę, abyście to jasno zrozumieli, nim pójdziemy dalej do biblijnych przykładów i do takiego prostszego nauczania. Opętanie zachodzi wtedy, kiedy zły duch zamieszkuje w człowieku i posługuje się nim jak narzędziem. Jakby wam to zobrazować? Wiecie, co to są mapety, tak? A więc kukiełka, do której człowiek, który gra z mapetem, wsadza swoją rękę i ta kukiełka rusza się tak jak jego ręka. A więc on kieruje ruchem tej kukiełki, tego mapeta. Tak jest z człowiekiem, który jest opętany. A więc Duch Święty, Duch zły
wchodzi do człowieka, związuje go, zamieszkuje w człowieku, posługuje się nim jak narzędziem. Tak jak w życiu człowieka wierzącego, który oddał życie Bogu, przychodzi Duch Święty, zamieszkuje w człowieku i czyni to, co dobre. Bo Bóg ma alternatywę na wszystko. Biblia mówi, że zły duch przychodzi od diabła, od złego, natomiast Duch Święty przychodzi od Boga, który jest dobry. Dlatego człowiek potrzebuje, wierzący człowiek potrzebuje Ducha Świętego, aby był nim wypełniony i aby mógł czynić to, co dobre. Aby jego życie się zmieniło, aby w jego życiu były owoce Ducha Świętego. A wiecie, jakie są owoce Ducha Świętego? Może inaczej powiem, źle was nauczam. Jaki jest owoc Ducha Świętego? Bo Biblia mówi, że jest owoc Ducha Świętego, który nazywa się radość, pokój, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, dobroć, wierność, tak? Cierpliwość. A więc to jest owoc, który mamy od Ducha Świętego, który się rozwija w nas, gdy pozwalamy Duchowi Świętemu działać w nas. Natomiast zły duch, gdy opanowuje człowieka, manipuluje nim i popędza go do złych rzeczy. Opętanie zachodzi wtedy, gdy zły duch zamieszkuje w człowieku i posługuje się nim jak narzędziem. Natomiast zniewolenie polega na zewnętrznym atakowaniu człowieka. I zniewolenie zdarza się o wiele częściej niż opętanie. A oba te przypadki w naszym polskim społeczeństwie, w związku z szerzącym się ateizmem, satanizmem i leczeniem metodami niekonwencjonalnymi, nałogami, zdarzają się coraz częściej. Ludzie są coraz częściej opętani, zniewoleni przez diabła, są pod jego wpływem i wiele razy nie jest to od razu opętanie, ale jest to zewnętrzne naciskanie, zniewolenie, atak na człowieka, z którym trzeba się rozprawić. Dlatego musimy sobie uświadomić, że to nie jest zabawa. Że to nie jest zabawa. Jestem w szoku, jak diabeł potrafi manipulować ludźmi, młodym pokoleniem, młodzieżą współczesną. Wczoraj spędziłem trochę czasu w jednej z naszych szkół w Jastrzębiu. Miałem spotkanie z panią dyrektor. Rozmawialiśmy o wielu rzeczach. Też przygotowujemy program dla szkoły, aby pomóc młodzieży w przemocy, w nałogach, w narkomanii i tak dalej. I opowiadałem pani dyrektor, jaka młodzież jest podstępna. Na przykład teraz na topie są e-papierosy, tak? I palą na potęgę w gimnazjach, w podstawówkach e-papierosy. I oto przychodzi dyrektor i mówi, słuchajcie, ale w regulaminie szkoły jest napisane, że nie wolno na terenie szkoły palić papierosów. A oni przychodzą i mówią papierosów, ale nie e-papierosów. Niech pani dyrektor mi udowodni, że to jest papieros ten z regulaminu. To jest e-papieros, to jest zupełnie coś innego. A więc regulamin tego nie obejmuje. Pani dyrektor mówi, no i trzeba zmieniać regulamin. Trzeba nowej uchwały, bo po prostu tak podstępnie młodzież potrafi wykorzystać wszystko. Córka przychodzi z liceum, chodzi do liceum i mówi, co to jest wąchanie tabaki? No bo na potęgę wąchają tabakę teraz. Wąchają wszystko, co się da wąchać. A więc diabeł robi wszystko, aby zniewolić człowieka, aby zniewolić, a później opętać, związać i zniszczyć. Musimy być tego świadomi. Musimy sobie uświadomić, że to nie zabawa i że złe moce mają zadanie zniszczyć, opanować, bezradnością zabić. Diabeł jest mordercą. On chce zniszczyć, zabić twoje życie. Czy wiesz, że masz jedno życie? Że dla wielu z was już wiele lat życia umknęło. I nie myśl sobie, nie ma reinkarnacji, że wrócisz sobie jako motylek albo jako pajączek, aby później znowu przekształcić się w istotę ludzką. Nie ma czegoś takiego. To jest filozofia religii wschodu. To nie działa. Masz jedno życie. Pewnego dnia odejdziesz. Pewnego dnia umrzesz i będzie po wszystkim. Dziś jest czas, aby coś z tym zrobić. Aby wykorzystać to, co jeszcze jest przed tobą.
aby przyszły lepsze dni, abyś miał jeszcze błogosławione przeżycia, abyś mógł się cieszyć, radować tym życiem, które masz. I twoja starość nie musi być przykra. Może być radosna, kiedy będzie z Bogiem, kiedy będzie z Jezusem. Diabeł jest mordercą, on zabija życie człowieka. Przychodzi, aby okraść, pozbawić tego, co dobre. Daje nam poczucie nieszczęścia, sprawia, że czujemy się niechciani. Niszczy nasze życie, doprowadza do samobójstw, do zniewoleń. Pokazuje drogę ucieczki. Słuchaj, to jest twoje miejsce zapomnienia. I tak ludzie... Tak ludzie ulegają tej presji, naiwnej, kłamliwej presji. Bo po każdym wytrzeźwieniu wraca z powrotem rzeczywistość. I trzeba ponownie uciekać, ponownie uciekać. I tak przychodzi nałóg, związanie, opętanie i nie może sobie człowiek poradzić. Tak jest z każdym nałogiem. Mały papieros potrafi rządzić wielkim człowiekiem. Manipulować nim, nie umie na nim zapanować. Musi w nocy wstawać, aby zapalić. Musi wychodzić, musi marznąć. Teraz pozamykali wszystko wewnątrz, a więc nie wolno nigdzie palić. I tak czasami jeżdżę do tych centrów handlowych albo gdzieś tam na zakupy z rodziną i widzę, jak te panowie, pracownicy marzną na dworze, stoją, palą, dupią nogami, tak zniewoleni. A po co? Mogliby sobie wypić ciepłą herbatę wewnątrz. Tego nie zabronili. Kiedyś leciałem gdzieś przez Frankfurt i kiedyś na lotniskach we Frankfurcie niż zakaz popalenia było tak, że siekierę można było powiesić. Wszędzie, w kafejkach, gdzieś chciało się kawy napić, wszyscy z papierosami, dym. Na wszystkich terminalach siekierę można było zawiesić w powietrzu. A później porobili takie boksy szklane i tam zamknęli wszystkich palaczy. I tak szedłem sobie lotniskiem, bo tam trzeba było przejść z terminala na terminal. Idę sobie, tak świeże powietrze, tak pięknie pachnie, a tam w środku dym, siedzą ci biedni. Mówię, jak im współczuję. Czy można być wolnym? Taki mały papieros potrafi tak zniewolić człowieka, osaczyć go. A więc chcemy się przyjrzeć, jak to się dzieje, jak diabeł działa. Jest taka opowieść w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale. Też ją bardzo lubię. O człowieku, który był w podróży. On przemieszczał się z Jerozolimy do Jerycha. I opisuje nam Biblia, Pan Jezus opowiada tą opowieść, że ten człowiek, nie wiem, czy był handlowcem, nie wiem, czy podróżował w celach biznesowych, czy to była podróż służbowa, czy niesłużbowa, to nie ma znaczenia. Szedł, podróżował z Jerozolimy do Jerycha i 30 werset mówi nam, że wpadł między zbójców, a ci obrabowali go, pobili dotkliwie i zostawiwszy na pół żywego, odeszli. I zdarzyło się, że przechodził tamtędy pewien kapłan. Zobaczywszy go, przeszedł jednak dalej. Podobnie i pewien lewita, choć był koło tego miejsca i widział go, poszedł dalej. Aż oto pewien Samarytanin, odbywając podróż, gdy był już obok niego i zobaczył go, ulitował się nad nim. Zbliżywszy się do niego, opatrzył jego rany, zwilżając je oliwą i winem, a potem usadowiwszy go na swoim zwierzęciu, zawiózł do gospody i opiekował się nim. Oto pewna historia, którą opowiedział Pan Jezus o człowieku w podróży. Chciałbym, abyśmy ten obraz uchwycili. Pewien człowiek, chcielibyśmy się z nim utożsamić, szedł z jednego miejsca do drugiego. Użyjmy naszej wyobraźni, niech ten pierwszy werset posłuży nam jako przykład, że urodziliśmy się i zaczęliśmy nasze życie. A więc z jednego miejsca, z miejsca naszego urodzenia wyruszyliśmy ileś tam x lat temu i podróżujemy do tego ostatniego dnia. I oto mamy całe życie. Człowiek ma całe życie przed sobą. I na drodze jego może się wydarzyć, czy wydarza się wiele razy coś podobnego jak opis w tym podobieństwie. Człowiek zostaje napadnięty.
A więc diabeł, szatan, o którym mówiliśmy wcześniej, że on przychodzi, aby zniewalać, aby obrabować człowieka, aby go pobić dotkliwie, aby zostawić go na pół żywego, atakuje, tak jak ci zbójcy, którzy napadli tego podróżującego z Jerozolimy do Jerycha. Życie by było super, gdyby nie zbójcy. Życie by było wspaniałe, gdyby nie te przeszkody, te ataki, te trudności, które nas spotykają. Żyłoby się pięknie i byłoby wspaniale, gdyby nie rozpadały się rodziny, gdyby ludzie nie popadali w nałogi, gdyby nie zabijali siebie nawzajem, gdyby panował cudowny pokój i aby każdy mógł mieć wszystkiego pod dostatkiem i nie musiał się martwić, jak przeżyć następny miesiąc. Byłoby piękne. Niebo, to jak raj. Znaczy wiecie, że będzie taki dzień kiedyś, kiedy Jezus powróci, że w takim miejscu się znajdziemy, gdzie nie będzie już ani łez, ani chorób, ani smutku, ani płaczu, ani bezrobocia, ani zakładów pracy, ani szkół, ani zakładów odwykowych, ani więzień. Biblia mówi, że to jest niebo, które przygotowuje Bóg dla tych, którzy Jemu uwierzyli. Wiecie, nauka o niebie, przesłanie o niebie jest niesamowitym przesłaniem dla nas ludzi, którzy żyjemy tutaj na tym padole płaczu i śmierci. Dlatego, że Pan Jezus odchodząc z tej ziemi powiedział, idę przygotować wam miejsce. Dlatego warto tu na ziemi się z Nim spotkać, aby znaleźć się z Nim w niebie. Amen? Zgodzicie się ze mną? Warto te parę lat życia tutaj na ziemi poświęcić Jemu, wyrzec się tego, co złe, powiedzieć, Panie, daj mi siłę, abym nie musiał żyć tak, jak żyje cały świat pod wpływem diabła, szatana. Pozwól mi żyć dla Ciebie, bo przygotowujesz dla mnie niesamowite miejsce. I nauka o niebie jest ważna. Dlatego w Kościele musimy o tym mówić. Czasami takie mam odczucie, że przeważa taka nauka, takie nauczanie, jak tu na ziemi żyć najlepiej, jak się mieć tutaj najlepiej pośród wszystkich tych rzeczy, które się dzieją na świecie, jak być zdrowym, jak mieć dużo pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. I nagle gaśnie takie pragnienie o niebie, przestaje się śpiewać o niebie, przestaje się mówić o wieczności. Mówi się tylko o doczesności, o tym, co tu i teraz. Ale Bóg przygotowuje dla nas piękne miejsce. To tak jak takie małżeństwo. Bardzo dbali o siebie. Cały czas chodzili na ćwiczenia fitness. Odżywianie to po prostu była lista tego, czego nie można, to co można. Same tylko te jarzynki, same tylko dobre, zdrowe rzeczy. I tak żyli długo i tak dbali o siebie. I tak umarli. Tak i tak umarli i są w niebie. I tak idą tymi złotymi ulicami. Bo Biblia mówi, że tam będą złote ulice, wiecie? Złotymi ulicami. Przez te bramy piękne przechodzą. Wszędzie tak piękno. I ten mąż mówi do żony, jak tu pięknie. Po co ty mnie tak długo na tej ziemi trzymałaś? Gdy czytamy Biblię i czytamy o tym, co Bóg przygotowuje dla nas, Biblia mówi, czego oko nie widziało, o czym ucho nie słyszało. Dlatego, kiedy jestem w Indiach, kiedy głoszę w rejonach bardzo biednych, gdzie jest bieda, gdzie po prostu ludzie nie mają dostępu do lekarza, gdzie umierają na trąd, umierają na różne paskudne choroby, gdzie chodzą boso, gdzie byłem w miejscach, gdzie nie ma elektryczności. Kiedy mówimy o niebie, to ludzie stają i zaczynają wielbić Boga. I zaczynają Mu dziękować, że przyjdzie taki dzień, w którym się tam znajdą. A my czasami tak klapnęliśmy na tej ziemi i myślimy, że wszystko to, co nam oferują tutaj, jest już tak niesamowite, tak wspaniałe. Ta cała technika, to wszystko, co możemy zobaczyć naszymi oczyma, ale niebo jest o wiele piękniejsze, kochani. Kiedyś pełno pieśni śpiewaliśmy o niebie. Niebo, co za wspaniały kraj. To jest miejsce, które Bóg przygotowuje dla tych, którzy Mu uwierzyli.
Ale aby tam dojść, aby tam się znaleźć, musimy zrozumieć, że potrzebujemy spotkać Jezusa. Bo to On jest sprawcą tego wjazdu do nieba. To On daje nam tą wizę do nieba. To On sprawia, że przez nasze zbawienie stajemy się nowymi ludźmi i mamy wstęp do nieba. Nie ma czegoś takiego jak czyściec. Nie krępuję się o tym mówić. Bo nie ma to żadnych podstaw, żadnego fundamentu biblijnego. Nie ma czegoś takiego. Wręcz przeciwnie, Pan Jezus powiedział kiedyś opowieść o dwóch ludziach, którzy umarli. Jeden był bogaty, drugi był ubogi, biedny. Ale ten ubogi, biedny był uczciwym człowiekiem, był pojednany z Bogiem, a bogaty żył całą parą na ziemi, korzystał ze wszystkich dobrodziejstw. Umarli obydwa i jeden znalazł się w jednym miejscu, drugi znalazł się w drugim miejscu. I Pan Jezus opowiada tą historię, jak to ten Łazarz na łonie Abrahamowym przeżywał błogosławieństwo, jak to cieszył się wiecznością, którą Bóg daje, a ten bogaty cierpiał męki. I nagle zaczyna wołać: Ojcze Abrahamie, czy możesz mi ulżyć, czy może Łazarz przyjść i chociaż namoczyć moje usta spieczone w tym żarze? A wtedy słyszy głos z nieba: nie ma takiej opcji. Jest niemożliwe, aby ktokolwiek stamtąd przeszedł tu, albo stamtąd przeszedł tam. Pan Jezus tak powiedział. To dlaczego ludzie wymyślają różne filozofie? Kiedy Pan Jezus powiedział, że nie ma takiej opcji. No to proszę, niech tylko ktoś pójdzie tam z nieba, ten Łazarz albo ktoś inny do mojej rodziny i powie im, żeby uważali na siebie, by się tu nie dostać. O nie, tam stąd nie może nikt przejść na ziemię. Ludzie tworzą filozofię, że zmarli przychodzą. To nie zmarli przychodzą. To diabeł manipuluje i uderza w życie ludzi. Różnego rodzaju demony posyła, aby w postaci ich bliskich zmarłych nawiedzali ich. Nie ma możliwości stamtąd przyjść. Nie ma już takiej opcji. Pan Jezus powiedział. I ja wierzę w to, co Chrystus mówi, nie to, co wymyślają ludzie. Nie ma takiej opcji. Wtedy słyszy głos z nieba: mają Słowo Boże? Mają proroków? Mają ewangelistę, który głosi na dniach skupienia, niech go słuchają. Niech jego słuchają, niech ich słuchają. Nie ma takiej opcji. A więc warto tutaj na ziemi się zastanowić, co się stało z moim życiem. Co to diabeł z nim zrobił? Co on uczynił, że jestem taki poobijany, że jestem taki obrabowany, że jestem taki nieszczęśliwy? W Ewangelii Jana 10:10 czytamy: złodziej przychodzi, by kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w obfitości. A więc tym zbójnikiem, który napada, jest diabeł, szatan. On chce zniewolić człowieka. To jest jego specjalizacja, zniewalanie. Specjalizacją Bożą jest wyzwalanie zniewolonych. Specjalizacją Jezusa jest uzdrawianie ludzi, którzy byli zniewoleni. Kiedy czytamy o tym, że zostaje napadnięty, dodane tam jest, że został obrabowany, pobity dotkliwie i zostawili go na półżywego. Oto okropny obraz tego, co może uczynić diabeł z człowiekiem. Właśnie w takim stanie widziałem wielu, wielu ludzi. W takim stanie, do takiego stanu i ja o mało nie zostałem doprowadzony. To okropny obraz tego, co czyni diabeł z człowiekiem. Obrabowani, zniszczeni, na pół żywi. Pan Jezus powiedział, że ludzie, którzy żyją pod wpływem diabła, pod wpływem tego świata, mają imię, że żyją, ale są umarli. Diabeł przyszedł, aby zabić człowieka, aby zniszczyć w nim prawdziwe życie. Dlatego, kiedy człowiek żyje w grzechu, jest martwy wewnętrznie. A tak naprawdę, gdy spotyka się z Jezusem, gdy Jezus go uzdrawia, gdy Jezus go wyzwala, to Jezus przywraca mu życie. Duch Święty sprawia, że nagle człowiek zaczyna żyć wewnątrz i nagle zaczyna słyszeć Boga, pragnąć Boga, zaczyna żyć dla Boga, zaczyna mieć z Nim społeczność, zaczyna się z Nim modlić. Wiecie, że współczesne chrześcijaństwo nie umie się modlić. Ludzie przychodzą na spotkania modlitewne. Zauważyłem to, gdy nowi ludzie się pojawiają w zborze na przykład. Jest spotkanie modlitewne, wszyscy się modlą i przyszedł nowy człowiek, stoi i on się patrzy, co ci ludzie robią. Rozgląda się, śpiewają ludzie, wielbią Boga, chwalą, cieszą się. A on stoi i patrzy i nie może uwierzyć, że tak można się zachowywać.
Dlaczego? Bo nie ma w nim życia. Bo to umarło. Bo diabeł chce zostawić nas martwych. On chce zniszczyć życie w nas. To jest podobny obraz. Możemy przywołać, kiedy Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi, bo każdy z nas został przez Boga stworzony. Bóg jest autorem życia. Jeśli wierzysz inaczej, to jest twoja osobista sprawa. Masz prawo. Ale ja nie wierzę, że człowiek powstał z małpy, że człowiek powstał z jakiegoś stworu morskiego, czy z jakiejś komórki, która wyszła z wody. Że człowiek powstał z powodu jakiegoś wybuchu. Wiecie, mi o wiele trudniej jest w to uwierzyć, niż w prostą teorię, że Bóg stworzył człowieka. O wiele łatwiej mi w to uwierzyć, że Bóg stworzył człowieka na podobieństwo swoje. I tak jak myślę, że wiecie, jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty, tak człowiek został stworzony na podobieństwo Boże i jest duch, dusza i ciało. I Bóg stworzył nas na podobieństwo swoje. I kiedy stworzył Bóg człowieka, to tchnął w niego dech życia. I człowiek stał się istotą żywą. Dlatego jest stworzony na Boży obraz i jest unikalny sam w sobie. To diabeł chce nas doprowadzić do ruiny, ale człowiek jest unikalny sam w sobie. Każdy człowiek jest piękny, wspaniały. Cudowny, każdy. Nie ma ładniejszych i brzydszych, lepszych i gorszych. To ludzie tak poszufladkowali siebie nawzajem. Są celebryci i są nic nieznaczący. To w tym świecie, w tym systemie tego świata. Na przykład to widzimy wszędzie, jak ktoś, kto nic nie osiągnął, nic nie ma, nie jest wykształcony, to margines, to druga kategoria. W krajach wschodnich, tam też jeżdżę, widzę, jak tam traktuje się na przykład kobiety. Kobieta w Indiach jest nikim, jest drugim gatunkiem. Jest poniżana. Dziewczynki małe, jak się rodzą, to często je od razu zabijają, wyrzucają do kosza. W ogóle się nie przejmują. To świat, to system tego świata. Diabeł tak zrobił. Ale w oczach Bożych jesteśmy Jego stworzeniem. I oczywiście każdy może mieć swoje wyobrażenia i swoje przekonania. Ty też je możesz mieć. Jeśli wierzysz, że powstałeś z małpy, no to sobie porozmawiaj z małpą, że to twoja ciocia, czy babcia, czy prababcia. Możesz iść podać jej rękę i powiedzieć: witam cię, to ja z ciebie pochodzę. Fajnie, fajnie z tobą pogadać, mój przodku. Możesz sobie pójść. Masz takie prawo. Żyjemy w wolnym kraju. Ale ja wierzę, że Bóg mnie stworzył. Ja nie pójdę do małpy i nie powiem jej, że to mój prapra ojciec, czy praprababcia. Absolutnie. Bogu oddaję chwałę, że stworzył mnie na swój obraz. Zmienił mnie, bo diabeł zdeformował moje życie. Kiedy byłem młodym człowiekiem, zniszczył moje życie. Zaatakował mnie, związał mnie. Myślał, że to wszystko, co oferuje, będzie dla mnie fascynujące. I takie było. Gdzie się upiłem pierwszy raz, mając lat 11 albo 12. Wiecie jak? Wróciłem ze szkoły i ojciec leżał pijany na podłodze. Do dzisiaj nie zapomnę, jak na stole stała niedopita butelka wódki. Chyba żytnia. Była taka? Żytnia. Żytnia. I tak przechodziłem po tej kuchni, ojciec leżał pijany, popił na umór. I tak sobie myślę, co jest w tym, że ojca tak to pociąga. I słyszę taki głos: a spróbuj. Spróbuj. Słyszeliście taki głos kiedyś? A? Spróbuj. I taki mały brzdąc, 11 lat, do tej musztardówki, która stała na stole, sobie nalałem i wydulgałem całą. Paliło jak nie wiem co. Myślałem, że się uduszę. Ale po kilku minutach coś zaczęło się ze mną dziać. I pamiętam tylko, jak tak szedłem do piwnicy i walnąłem tam gdzieś na podłogę i tam mnie mama znalazła. 11 lat. Wiecie, kiedy wytrzeźwiałem na drugi dzień, czy tam późnym wieczorem, tak się czułem źle i mówiłem: nigdy więcej tego dziadostwa do ust nie wezmę. Ale tak się nie skończyło. Bo później koledzy, później kolejne spotkanie, później piwo, później to. I tak człowiek zaczął podążać w tym kierunku. I był na drodze do
upadku, do zniewolenia, do niewoli, aby diabeł mógł moje życie zniszczyć, zabić, obrabować, tak jak tego człowieka, który był w podróży. W liście do Efezjan jest powiedziane tak. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Drugi rozdział listu do Efezjan od pierwszego wiersza. W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. A więc widzicie, Biblia mówi, że jest władca, jest duch, który rządzi na powietrzu, który działa w sercach synów opornych. On jest źródłem wszelkiego zniewolenia. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwości ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. Byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak inni, ale Bóg, i to jest piękne, tu jest dobra nowina, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. Jeśli nikt cię nie kocha, jeśli wszyscy się od ciebie odwracają, jeśli wszyscy na ciebie plują, jeśli wszyscy pokazują cię palcami, to wiedz, że Bóg cię kocha. Bóg cię miłuje. Bóg ma wielkie miłosierdzie dla ciebie, bo Bóg jest inny niż człowiek. Bóg patrzy oczyma miłości, współczucia, łaski, bo On bardzo cię umiłował. Każdego z nas. I gdyby nie Boża miłość, gdyby nie Boże miłosierdzie, dziś może byłbym człowiekiem martwym, albo bym skończył w więzieniu, albo bym siedział po waszej stronie, tak samo zniszczony, opuszczony, jak wielu z was, jak wielu ludzi wokół nas. Ale Bóg chce nas wybawić. Przychodzi złodziej, aby obrabować, zniszczyć, zniewolić. Ale Bóg bogaty, tu jest to słowo, piękne słowo, że On jest bogaty, jest obfity. Ma wystarczająco wiele miłości do nas, aby nam pomóc, aby nas uwolnić, aby nas wyratować. Nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Jeśli ciebie jeszcze nie ożywił, to może ożywić. Apostoł Paweł pisze o kościele w Efezie. Jak to Bóg łaską ich ożywił. Jak zbawił ich, jak ich wyzwolił. Jak okazał im miłość, jak okazał im łaskę. Ten sam Bóg jest dziś pośród nas. W Jego imieniu tutaj jesteśmy. Łaską zbawieni będziemy. To z Jego łaski możesz być wolny. I nie chciałbym, abyśmy używali jakiejkolwiek manipulacji. Bóg ma wystarczającą moc. Gdy będziemy się o ciebie modlić, Bóg może dać ci wolność. Możesz być uwolniony od tego, czym żyjesz teraz. Co jeszcze widzimy w tym przykładzie? Żadnej pomocy. Przechodzący obok nawet nie chcieli spojrzeć. W tym tekście czytaliśmy, że gdy już leżał pobity, okopany, porzucony, to przechodzili obok. Przechodził jeden, popatrzył, był to kapłan, ten, który w świątyni sprawował swój urząd, szedł w swoich pięknych szatach, popatrzył, odwrócił się i poszedł. A później lewita, był koło tego miejsca, widział wszystko. Powiedziane, że on to widział, że on to zobaczył, widział jego stan, poszedł dalej. A więc żadnej pomocy. Ale wreszcie ktoś się pojawił. Biblia określa go Samarytanin, miłosierny Samarytanin. Ktoś, kto był gotowy się pochylić, ktoś, kto był gotowy pomóc. Ktoś, kto miał środek na ukojenie wszelkiego bólu. Ktoś, kto zabrał tego człowieka, opatrzył jego rany, zwilżył je oliwą, zawiózł do gospody i opiekował się nim. W Ewangelii Mateusza jest powiedziane tak. Pójdźcie do mnie wszyscy, 11 rozdział. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Tym miłosiernym Samarytaninem jest Pan Jezus. On pochyla się nad każdym z nas. Pochyla się nad tobą, pochyla się nade mną. Może nikt cię tobą nie interesuje.
Może wszyscy Cię zostawili. Może ludzie omijają Cię z daleka. Wiedz, że Jezus nigdy się od Ciebie nie odwróci. Nigdy. On pochyla się nad obolałym człowiekiem. On pochyla się nad człowiekiem zniewolonym. Może odmienić wszystko. Może usunąć wszelki grzech. Może Cię oczyścić. Może obmyć. Może zbawić. Jeśli Mu na to pozwolisz. Jeśli Mu powiesz, Panie, pomóż mi. Poddaj się Jemu. Ten pobity człowiek mógł, może już nie miał sił, nie wiem. Ja znalazłem się w takim miejscu, kiedy już nie miałem sił. Kiedy wiedziałem, że już nic nie dam rady zrobić. Że moje życie się stacza. Że po prostu wyląduję jak mój ojciec, alkoholik, gdzieś w rynsztoku. I wtedy pozwoliłem Jezusowi, aby mnie wziął. Ale był taki czas, kiedy tego nie czułem, kiedy mówiłem, daj spokój, Panie, nie chcę. Nie chcę, mi tak dobrze, mi tak wygodnie. Ale ten pobity pozwolił Samarytaninowi się zabrać. Pozwolił, aby ukoił jego rany. Pan Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. A więc Pan Jezus daje ukojenie. On zabiera ten ciężar, tą niewolę, która nas gniecie, męczy, przyciska i daje nam prawdziwą wolność. W księdze Izajasza, proroka, jest takie miejsce, ono parafrazuje to, o czym mówimy. I prorok Izajasz w 1 rozdziale, w 18 wersecie tak mówił. On prorokował. To było prorocze słowo. To było prorocze przesłanie. On mówi tak. Chodźcie więc, a będziemy się prawować. A więc inaczej mówiąc, chodźcie, porozmawiajmy. Może posprzeczajmy się trochę. Chcę wam coś powiedzieć, posłuchajcie mnie. Bo człowiek ma taką naturę, że nawet z Panem Bogiem się może sprzeczać. Chce mu się z Bogiem sprzeczać. Wiele razy ludzie obwiniają Boga o wszystko. On mówi, chodźcie, będziemy się prawować, mówi Pan. I dalej, choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeśli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. I tam jest później powiedziane, lecz jeśli nie, to miecz was dosięgnie. A więc Bóg daje propozycję i mówi, chodź, przyjdź do mnie, pozwól. Ja ci dam moje brzemię jest miłe, jarzmo jest lekkie. Ja oczyszczę twoje życie, ja uzdrowię twoje życie, ja ci pomogę, ja rozwiążę twój problem. I kiedy ten napadnięty, obity, poraniony człowiek znalazł się w tej gospodzie. Gospoda, niech to będzie taki obraz miejsca spotkania, miejsca konfrontacji z dobrem. Jest tam ciepło, przyjemnie, miło. A może właśnie Ty jesteś w takim miejscu? Może kaplica Betel jest takim miejscem, w którym się znalazłeś, znalazłaś, aby spotkać się z Bogiem i doznać uleczenia, ukojenia swoich ran. Uzdrowienia swojego życia. I to jest ten dzień. Gdzie był taki czas w moim życiu, kiedy myślałem, kiedy uciekałem z domu, kiedy wydawało mi się, że jak będę daleko od mojej rodziny, kiedy już nie będę widział tego pijaństwa, tego wszystkiego, co się dzieje, to będzie mi lepiej. I pamiętam, jako 17-latek rzuciłem szkołę i zgłosiłem się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Cieszynie. Wtedy były inne czasy. Wszyscy mieli obowiązek służby wojskowej. A więc tak i tak wiedziałem, że mnie to czeka, gdy skończę 18 lat. A więc poszedłem, mając 17 lat i zgłosiłem się na ochotnika do wojska. Wszyscy mówili, odbiło mu, bo wszyscy kombinowali, żeby do wojska nie iść. A ten sam poszedł i się zgłosił. I miałem taką myśl, że ucieknę z domu i pójdę do wojska na zawodowego żołnierza. To będzie moja przyszłość. Kiedy znalazłem się w Warszawie, kiedy rozpocząłem moją służbę w wojsku w Warszawie na Żwirki i Wigury, to spodobało mi się wojsko. Widziałem, jak tam ci
dowódcy drużyn rządzą, jak tam musztrują, jak tam wszystkich ustawiają. Mówię, o, wow, to mi się podoba. Tu sobie w życiu odbiję. Nawet jak mieliśmy, czasami mi odwalało, bo myśmy uciekali na piwo, na jakieś tam używki przez płot i wracaliśmy później już wstawieni, to żeśmy się przebierali za mundury porucznika, kapitana i chodziliśmy po oddziele i musztrowaliśmy wszystkich. Gdyby nas ktoś złapał, to wtedy od razu do aresztu także. I zgłosiłem się na zawodowego, wiecie? I chciałem iść na szkołę podoficerską. Kiedy siedziałem u majora w jego gabinecie w Warszawie, kiedy przyszły dokumenty, czy nie byłem karany i tak dalej, wtedy to wszystko było śledzone. I on tak patrzył na mnie, ten major, i tak wziął te dokumenty i mówi, no wszystko w porządku, szeregowy Mocha, ale coś mi się wydaje, że to nie jest służba dla ciebie. Wiecie, moja mama się wtedy modliła tu w Ustrońskiej zborze o mnie już. Modliła się, abym ja nie zbłądził, abym ja po prostu nie poszedł w ślady ojca alkoholika i nie utopił swojego życia. I ten major po prostu patrzy na mnie i mówi, to nie jest służba dla ciebie, to nie jest życie dla ciebie. Wiecie, ja byłem zbuntowany młodym nastolatkiem, miałem wtedy 17 lat, 18. I sobie powiedziałem, jak mnie tu nie chcecie, to się wypchajcie. I zrezygnowałem. Ale Bóg go wtedy użył. Wiecie, dzisiaj to widzę z innej perspektywy. Bóg go wtedy użył, żeby mnie powstrzymać. Dopiero później, jak zacząłem czytać Biblię, to odkryłem, że wiele razy Bóg używał pogańskich królów, aby pomóc Izraelowi. To byli pogańscy królowie w Babilonie, których Bóg używał, aby pomóc Izraelowi, narodowi wybranemu. I pamiętam, jak wychodziłem z tego gabinetu i mówię, jak mnie nie chcecie, to sobie wejście całą tą służbę. I odsłużyłem zasadniczą i wyszedłem. 6 miesięcy później powołał mnie Pan do swojej armii, aby Jemu służyć. Boże drogi są piękne. Gdzie bym był dzisiaj? Może jakiś oficer alkoholik, albo może już bym nie żył. Wielu moich kolegów w moim wieku już nie żyje z mojej szkoły podstawowej. To jest straszne, kiedy o tym myślę. Niektórzy się zapili na śmierć, inni coś tam innego się z nimi stało. Bóg jest dobry i ma dobry plan dla twojego życia. I chce ci błogosławić. I chce cię uwolnić. Niech żyje wolność. Wolność w Jezusie. Pochylmy nasze głowy. Panie, dziękujemy ci, że ty jesteś Bogiem, który uwalnia. Dziękujemy ci, że przyszedłeś, aby mi pomóc, aby nam pomóc. Dziękujemy ci, że pochylasz się nad naszym obolałym, zniewolonym życiem. Że jesteś tym, który rozrywa wszelkie kajdany grzechu. Panie, jeśli to zniewolenie dotknęło kogokolwiek tutaj i diabeł wykonuje swoje dzieło nad jego życiem, Panie, dzisiaj po następnej sesji chcemy się temu sprzeciwić w modlitwie. Chcemy ogłosić zwycięstwo i uwolnienie w imieniu Jezusa z nałogu, z uzależnień, z różnego rodzaju związań, Panie, i wierzymy, że Ty będziesz wykonywał swoje dzieło. Dzieło zbawienia, dzieło uwolnienia. Błogosław, Panie, przerwę. Błogosław, Panie, sesję, która jest przed nami. I wierzymy, że ten dzień to dzień, który nam dałeś, abyśmy doświadczali Twojej miłości. Amen.